Ja się oczywiście zastanawiałem, jaki wam, kochani, przedstawić temat. I myślę, że mam taki, który będzie dla wszystkich uniwersalny. A czy tak będzie, to się zaraz okaże. Ja wiem, że mówię do ludzi praktykujących, wierzących. Wiem, że wasza wiedza jest na pewno na temat wiary, Kościoła, no może nie idealna, ale taka bardzo poprawna. Ja wiem, że wy wiecie, że in vitro Kościół mówi nie, że aborcja mówi nie, że mieszkanie przed ślubem mówi nie. Wy to wiecie. Jak ja będę wam mówił teologię moralną, to będziecie kiwać głową, że znamy. Ale jest problem, bo my to wszystko wiemy, ale czy my w to wszystko wierzymy i czy mamy to siłę zrealizować? Bo niektórzy mi mówią, przecież tak, ja jestem naprawdę bardzo wierzący, tylko skąd brać siłę, żeby żyć wiarą? Kiedyś mi jeden chłopak powiedział, przecież ja jestem taki papieski, jeśli chodzi o nauczanie mężczyzną i niewiastą stworzył ich, jestem bardziej papieski od papieża, dopóki moja dziewczyna nie usiądzie mi na kolanach. Jak ona mi się usiądzie na kolanach, to ja się przestaję robić papieski. 20 minut jesteśmy nie papiescy, a potem jak ona zejdzie, to już znowu jestem papieski i idziemy do spowiedzi, jest nam przykro. Skąd brać siłę? Na pewno dużo można by powiedzieć w pierwszym rzędzie o modlitwie, o czytaniu Pisma Świętego, o przyjaźni z Bogiem, który mówił, bez mnie nic nie możecie uczynić, ale ja powiem troszeczkę z innej strony. Zdarzyło się wam zapewne w życiu nieraz pojechać gdzieś w dalekie strony do jakiejś cioci czy wujka, bo było wesele, bo był pogrzeb. No i to było tak daleko, że nie opłacało się wracać samochodem, trzeba było nocować u cioci i wujka. Mi się bardzo często zdarza mieszkać w obcych miejscach, u sióstr, w domach rekolekcyjnych, u jakiegoś księdza. I zawsze to jest dla mnie trudne, bo człowiek jest taki niepewny, prawda? Jak idzie gdzieś po ciemku do toalety, to tak tymi rękami, żeby coś nie zwalić. Potem wchodzi do tej toalety, czy ten kran to w tą stronę się odkręcać, a ten ręcznik to dla mnie, nie, to mój, to nie mój. I w ogóle katorgi przeżywa. Czy huknął ten, zapalił się ten piec, hałasu narobiłem. Przychodzimy do domu i czujemy rozkosz. Mój dom. Po ciemku idę wieczorem, tak jak karateka. Wszystko, co stoi na drodze, niszczę. Wiem, gdzie mój kubek do kawy, wiem, gdzie cukier, wiem, gdzie kawa. Przychodzę, moje kapciuszki, mój Jasiek, kochany, jak się na nim śpi. U siebie jestem pewny. Kiedy przychodzę nieraz, przychodzą do mnie ludzie z problemami, siadają na krawędzi wersalki, rączki dziewczyny składają na kolankach ładnie i ja mówię, pani się posunie, pani się oprze. Nie, tak będzie dobrze. I wie, niektórzy przychodzą tak przestraszeni grzechem, zmaltretowani, że przepraszam, chylą się tak i mówią, proszę księdza, mam do księdza problem. Ja mówię, a to pan się wyprostuje. No ja może tak mi jest wygodnie. I ja potem patrzę na jego rozwój duchowy przez kątomierz, bo na drugim spotkaniu on już jest tak. Na trzecim tak. Na czwartym tak. Proszę mi wierzyć, jakby dostał cios od szatana w splot tutaj. A jak on mnie zaprosił, to księdza, tyle razy u księdza byłem. Ksiądz wpadnie do mnie na obiad, że ona zrobi. No to wpadnę. No to ja siadam na krawędzi. Ale ksiądz się zgłosi, ksiądz się czuje jak u siebie w domu. Nie, to ja sobie tak posiedzę, bo tak mi wygodnie. Krótko mówiąc, wrócę do pewnego punktu. Jak jesteś u siebie, jesteś silny, pewny, spokojny. Jak jesteś nie u siebie, no jest ta niepewność, jest ryzyko jakiejś porażki, przegranej. Wielu ludzi odeszło od siebie. Wielu ludzi odeszło od siebie. Ja się na tym procesie nie będę zatrzymywał. Dlaczego? Bo się strasznie nie cierpieli, bo się nie kochali, bo uważali, że są głupi, beznadziejni. Często byli to ludzie, którzy byli wyśmiewani. Wyśmiewany. Ja pamiętam, jak się chciałem odciąć od świata po katastrofalnej porażce, jaką poniosłem na podwórku w Warszawie, kiedy gonił mnie taki pies. Ja zwiewałem, biłem wszystkie rekordy świata. Szkoda, że nikt tego nie mierzył. I zamknąłem się na klatce schodowej i powiedziałem, że nie wyjdę. Wszystkie sąsiadki pękały ze śmiechu. Starsze dzieci pękały. No chodź, Piotrusiu, mama mówi, przecież on cię nie ugryzie. Nie wyjdę. Przyszedł ojciec, wziął mnie na ręce, wyprowadził. Ja powiedziałem następnego dnia rodzicom, wyprowadzamy się stąd. Taka kompromitacja. No mama mnie tam próbowała, po paru dniach mi przeszło, ale to była hańba. Tak zrywać przed psem. I powiedziałem sobie, że właśnie będę odważny, będę twardy, będę taki w życiu, że już mi żaden pies nie podskoczy. Po porażce, kiedy ci ktoś... Przepraszam, są tacy niemądrzy ojcowie, którzy strzelili swojej własnej córce taki tekst. Ciebie nikt nie pokocha. To jest po prostu jest dziwne stworzenie. Rozumiesz, to zostanie sama... No, to jest przekleństwo notabene, które się rzuca. Niektórzy ojcowie niechcący albo chcący to przekleństwo rzucili.
I wtedy człowiek mówi, to ja wam pokażę, co ja potrafię. Angielski, załatwię sobie, francuski, w pianino, fortepian, pływalnia. Będę bardzo inteligentna i bystra, będę się zawsze rozglądać dookoła. Jak mi ktoś zagrozi jakimś dowcipem, to go po prostu zniszczę, zniszczę gościa. Ludzie się rzucają w wir pracy, żeby zbudować swoje sztuczne ja, takie metalowe, takie ciężkie. No i to jest na początku dla dzieci nawet dobre. Nawet dobre, bo się jakoś tym bronią przed okrutnym światem. Fantazją. Jeden z psychoterapeutów sam opowiadał, że jak szedł do domu, to wyobrażał sobie, że ma taki guzik, że jak naciśnie, to wokół niego się robi taka kula i nikt go nie widzi. On sobie idzie ulicą, nikt go nie widzi. Tak sobie wyobrażał, bo go tłukli w szkole, bo był grzeczny, trochę może grubszy, trochę może tam okulary nosił i to już wystarczyło dla pretekst, żeby go tak potraktować. Więc on sobie wymyślił, że go nikt nie widzi. Pamiętacie, jak nieraz bawiliśmy się w domek? Gdzieś tam pod stołem, kocyczek, mama dach, marchewkę, żeśmy kroili marchewkę, tu nikt mnie nie znajdzie, ja tu sobie mieszkam, sam tu jestem. To był trochę lęk przed światem, nie u wszystkich, nie zawsze, ale lęk przed światem, który jest okrutny. I myśmy właśnie wymyślili takie sztuczne ja, takie, że na wszystko mam odpowiedź, takie, że jestem właśnie taki cyniczny czy miły. Są ludzie, bardziej dziewczyny, które powiedziały, jak będę dla wszystkich miła, to nikt mnie nie wyśmieje. Będę zawsze życzliwa. Ja to nazywam syndrom dziewczyny z czajnikiem. Jak jest zebranie przedsylwestrowe, to ty załatwiasz muzykę, dobra, ty załatwiasz kolę, dobra, wy załatwiacie ciasto, a ty co? To może ja czajnik przyniosę, co? Te dziewczyny są piękne, no ale no, widać, że miała coś w życiu nie tak. Ja bardzo szanuję ten, że ona ten czajnik przynosi. U chłopaków się to nazywa chłopiec z kuchennego okna. Miałem takiego kumpla w klasie. Nigdy nie wychodził na podwórko. Był otyły, bardzo otyły. I zawsze pamiętam, była okno, biała zasłonka, na skos tak zaczepiona i on godzinami siedział tam, patrzył się na to podwórko. Syndrom chłopca z kuchennego okna. I powtarzam, to może być pomocne, takie trochę ustawianie się, ale potem się od tego nie można odkleić. Człowiek zaczyna zapominać, który to jest ten ja, a który to jest ten ja wymyślony przeze mnie. Kiedyś jeden chłopak w szczerości mi przyznał, proszę księdza, jak rozmawiam z matką, to potrafię jej powiedzieć, odczep się, głupia jesteś, ja mam swoje życie, już mam 25 lat, daj mi spokój ze swoimi radami. Za godzinę idę do dziewczyny, kładę jej głowę na kolanach i mówię, pocałuj swojego rycerzyka. Potem idę do kumpli, zapalam papierosa, wypijam piwo i mówię, że ja w Polsce się duszę. Polska to jest za mały kraj dla mnie. Ja jadę do Stanów, ja tam zrobię biznes, wonderful business. A potem przychodzę do księdza i zastanawiam się, czy ksiądz mi rozgrzeszenia udzieli po ostatnich moich numerach. Ja mówię, a który ty jesteś prawdziwy? A on mówi, który? Nie wiem. Ja księdzu... Ja zawsze wchodzę w towarzystwo i się zastanawiam, jaki być. Dowcipny, mądry, głupi. Co tu odegrać? Co tu się przyda odegrać? Jaki ja jestem naprawdę? No właśnie, jaki ja jestem naprawdę, a co jest moją prezentacją? Co jest moją wizytówką? Jak to sprawdzić, jaki ja jestem naprawdę? Człowiek, który jest prawdziwy, wszędzie jest taki sam. Z kumplami taki sam, z mamą taki sam, w kościele taki sam. Oczywiście zachowuje się inaczej w kościele, milczy, nie krzyczy jak na boisku. Ale nie ma ich kilku, jest taki sam. Natomiast człowiek, który gra, będzie się właśnie, jak mówiłem, zachowywał w zależności od środowiska. Powiem Państwu, jak ja się uczyłem tego, żeby być jedną osobą, kiedy zostałem księdzem, to nie jest takie proste, jeszcze się tego nie nauczyłem do końca. Jeździłem do sióstr zakonnych na wakacje koło Zamościa. Siostry mnie bardzo prosiły, żebym zawsze powiedział rano jakąś krótką homilijkę. No to ja, radykalny ksiądz, mówiłem, że należy zerwać z grzechem, kategorycznie, należy być tylko dobrym i diabłu się we wszystkim przeciwstawiać. I ja mówiłem właśnie, że tak, że zrżnąć wszystkich, co nie wierzą. I któregoś roku pojechałem z mamą i zapomniałem o tym. Rano wstałem, przyszedłem na ambonę, na mszę i mówię, że trzeba być radykalnym. Czarne to czarne, białe to białe i nie ma kompromisów. Patrzę w pierwszym rzędzie, moja mama siedzi. I mówię, miłosierdzie Boże wzywa nas do darowania win drugim. Trzeba cierpliwym być dla człowieka, on się powoli zmienia. Czy jesteś taki sam przy kumplach i przy mamie? Oczywiście mamie nie będziesz tłumaczyć, dlaczego Barcelona tam z kimś przegrała, czy coś, bo to nie zrozumie, ale w ogóle czy starasz się być właśnie taki sam, czy jesteśmy inni? Jak ja przychodzę nieraz po kolędzie, już teraz nie chodzę, ale chodziłem po kolędzie, to stoi mama z córką, ja znam oczywiście dziewczynę z was,
Proszę księdza, moja Kasia jest najlepsza na uczelni. Mamo, uspokój się. No co, przecież jesteś najlepsza na uczelni. I pani powiedziała, że na pewno dostanie stypendium. Mamo, wyluzuj, kurczę, ksiądz jej nie słucha, ona bredzi. Czy ja jestem taki sam wszędzie? Po czym poznać, kim ja jestem? No, kochani, trzeba wyłączyć ten wydział propagandy tu. Tego kombinatora, co robi te wszystkie manewry. Trzeba go wyłączyć. A jak go wyłączyć? Trzeba tak szybko coś zrobić, żeby on nie zdążył zareagować. Jak szybko? Co można takiego szybkiego zrobić? Odruch. Kochani, drodzy państwo, drodzy panowie, co powiedzieliście, kiedy ktoś wam ostatnio wyjechał z podporządkowanej i zajechał drogę? Wiem, co powiedzieliście. Oj, kierowca pojazdu dwuśladowego. Dlaczego łamiesz przepisy ruchu drogowego? Nie rób tak więcej. Mój kolega, jak jechał samochodem i mu ktoś wyjechał z podporządkowanej, to powiedział to słowo takie, którego my tu nie wypowiemy w kościele i zapomniał, że ma z tyłu córkę na siedzeniu. Ona, tato, a co to znaczy, co ty powiedziałeś? Ja? Nic nie mówiłem. Tato, powiedziałeś. A to takie szczęść Boże po portugalsku. Ale pamiętajcie, to jest prawda. Tacy jesteśmy jak odruchy. Nie tak, nie jesteśmy tacy, jak nam mówią niektórzy. Pamiętacie państwo, jak robiliśmy prawo jazdy pierwszy raz w życiu? Przychodził do kierowca jakiś tam szwagier, coś mówił tylko, ty słuchaj, jest teraz ślisko. Jak wpadniesz poślizg, nie naciskaj hamulca. Przecież wiem. Ale jak wpadniesz poślizg, to nie naciskaj hamulca. O rany, no przecież wiem, nie musisz mi tłumaczyć. Słuchaj, jak będziesz wpadał w poślizg, nie naciskaj hamulca. Kurczę, czy ja głupi jestem? Przecież wiem. Wpadaliśmy w poślizg i pierwsza rzecz, fru po hamulce. Dlatego człowiek, ludzie w Warszawie, wy tu też macie takie na pewno gdzieś miejsce, jeździ na lotnisko Wymowo, na wielki parking i 100 razy w poślizg. Po co? Żeby odruch był. Żebyśmy byli, bo my jesteśmy tacy, jak i nasze odruchy, nie jak nasze myśli. Ja też mam takie swoje pola minowe. Dosłownie miało to miejsce 3 dni temu, a mi się to zdarza raz na miesiąc. Wiecie państwo, jak ksiądz skończy mszę świętą i się rozbiera w zakrystii, to ma tą albę do złożenia. Raz nieraz składa siostra zakonna, czy pan kościelny. Białą albę trzeba ładnie złożyć tu i mi to nie za bardzo wychodzi przeważnie. Ale nieraz się uda. Ojej, jak równiutko. O, fajnie, jak się złożyła. Super, super. Hop, złożona do torby i w tym momencie słyszę głos za pleców. Udzieli mi ksiądz komunii świętej? Czyli ja to muszę rozłożyć z powrotem. Odruch. Proszę panie, tu jest inny ksiądz. Dziś mi nie udzielamy, już o tej porze do 16 pan jest niedzielny. I przychodzi refleksja. Ty, stary, przecież to może być ostatnia komunia w jej życiu. Nic nie udziel tej komunii, minutę ci to zajmie. Ale odruch jest niechętny. Ćwiczymy się w odruchach. Kiedyś Dobraczyński do swojego mistrza duchowego powiedział, Jan Dobraczyński, mistrzu, ja tego nie rozumiem, co ty mówisz. Czego mnie uczysz? To jest za trudne, ja tego nie rozumiem. On mówi, nieważne, że nie rozumiesz, byś pamiętał. Panowie, po co my mówimy w kółko zdrowaś Maria łaski pełna? Że jak będzie śmierć, żebyśmy krzyknęli odruchowo, módl się w godzinę śmierci naszej. Bądź ze mną, Mario, odruch, żebyśmy mieli. Żebyśmy byli właśnie tacy dobrzy do samego dna. Po czym jeszcze poznać, kim jesteśmy? Ojciec Planowski, taki znany Paulin, mówi, jesteś taki, jak sam spędzasz noce. Gdy jesteś sam. Wracasz z pracy, wracasz z uczelni, zrzucasz garszonkę, zmywasz makijaż, wskakujesz w swój dresik, nikogo nie ma, zamykasz drzwi, włączasz komputer, podrapiesz się tu, podrapiesz się tam, podłubiesz w nosie. Włączysz komputer i patrzysz, jakie świństwa pokazują na tym kanale. No kurak, ojej, jakie to ordynarne. Muszę stamtąd uciec. Ale w zasadzie będę miał kiedyś dzieci, to muszę coś z nimi o tej pornografii pogadać. To muszę być zorientowany trochę, nie? No to wrócę z powrotem. A nie, no takie paskudztwo, nie, jednak nie mogę oglądać tego. A z drugiej strony 3 minuty do końca filmu, no to zobaczysz, czy on z nas został, czy nie. I tak latamy. I tak się bijemy. Jezus, diabeł. Jezus, diabeł. Potem zadzwoni kumpel. Cześć, co słychać? Wiesz, szef mnie wkurzył dzisiaj. Twój szef to idiota. Tak sądzisz? Patrz, jak ja ciebie lubię. No ty naprawdę jesteś przenikliwy i błyskotliwy. A u ciebie co? Żona mi jęczy. No to weź ją nakręć czy coś, żeby się przestała jęczeć. Takie gadki, że wszystko się zgadzam, ty jesteś super. Proszę państwa, mam pytanie do was i do siebie. Czy twój przyjaciel, twoja przyjaciółka przez ostatni rok zwróciła ci raz uwagę? Anka, lubię cię, ale dałaś plamę.
Weź i przeproś Matkę, bo żeś przygięła. Często tego nie mówimy, bo boimy się usłyszeć co? I ty przeciwko mnie? O, widzę, że musimy zrewidować nasze relacje. Zawiodłam się na tobie. No właśnie, po tym się poznaje przyjaciela, że moim zdaniem przynajmniej raz w roku zwróci ci uwagę. A oczywiście będzie się też wspierał. Kim ja jestem? Kim ja jestem? Jezus powiedział, się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dzieci, małe dzieci, bardzo małe, nie potrafią kłamać. One są jednością. To, co myślą, to mówią, znaczy mówią nie werbalnie, ale tym swoim zaszyfrowanym głosem. Mówią ciałem, jak im się babcia nie podoba, to trach, hukną babci i powiedzą, gruba jesteś. Ojciec lecił, dziecko nie mów, bo babcia jeszcze testamentu nie spisała. Ale dziecko się no, nic nie obchodzi. Kiedyś mój kolega ksiądz był po kolędzie. Mąż, żona, dziecko, śliczna rodzina, piękna, pomodlili się. Siadają do stołu, herbatka czeka. A dziecko ku zaskoczeniu wszystkich rodziców mówi, a ja się za księdza mogę sam pomodlić. Sam się możesz? Matka mówi, sam się możesz pomodlić? No to pomódl się za księdza, proszę, pomódl się. A on mówi, wieczny odpoczynek racz mu dać, panie. Rodzice z baranieni. Ojej, przepraszam księdza. Niech się zniewa. A on mówi, za co się mógł gniewać? Jak się umrę? Jedno w naszym życiu jest pewne, że umrzemy. Jedno jest pewne. I on odmówił za mnie pierwsze wypominki. Za darmochę, to się nie zdarza. Inny chłopiec w kościele podwyższenia świętego krzyża w Warszawie. Ksiądz odprawia mszę świętą, on se tu tańczy, chodzi, mruczy coś pod nosem. Ojciec stoi tam z boku, mówi, bądź grzeczny, bo po ciebie pójdę. Jak było przeistoczenie, zaczął ćwiczyć fikołka do przodu. Ojciec nie wyrobił, przyszedł po niego, wziął go za rękę i główną nawą wyprowadza go z kościoła. On się ojcu opiera, ale nie ma szans, tata jest silniejszy. W drzwiach jeszcze tylko się zwraca do ludzi i mówi, ludzie, módlcie się za mnie. Proszę Państwa, dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że jestem prawie pewny, że w kościele jest człowiek, kobieta czy mężczyzna, która może miałaby ochotę wstać i powiedzieć, ludzie, pomódlcie się za mnie, bo mi się życie wali, bo z córką nie mam kontaktu, bo z mężem drobiazgi nie zostały z naszego małżeństwa, bo lekarz powiedział, że mam jakiś dziwny guz. Ludzie, pomódlcie się za mnie, bo mi się wszystko wali. Ale ten ktoś nie wstanie. Ja go rozumiem, ja też bym nie wstał. A kiedy go zapytamy, co słychać, powie, no tak, no są, każdy ma kłopoty, także, a jak już ten wózek się ciągnie z dnia na dzień. Amerykanie obliczyli, że człowiek kłamie na godzinę 18 razy. Ja wiem, jak możliwe 18 razy na godzinę? Chyba na tydzień 18 razy, może nawet na miesiąc. A oni upierali się, że 18 razy na godzinę. Proszę Państwa, no, jak dzisiaj szliście do pracy i w drzwiach spotkaliście pana prezesa, cieszę się, że widzę pana, panie prezesie. Raz. Jak spędziliście weekend z mężem? Cudownie, było bosko. Pojechaliśmy sobie do lasu trochę, dwa. Kłóciliśmy się całą niedzielę. No, nazbiera się. Kiedyś szedłem ulicą w Otwocku i z drugiej strony, drugą ulicą idzie pani Jola, pielęgniarka. Wpadliśmy na siebie. Ojej, ksiądz Piotr, tyle lat księdza nie było. Ja mówię, pani Jolu. A ona mówi, ale się ksiądz posta, ale ksiądz zmężniał. Ja mówię, nie, postarzał się. Nie, świetnie się wygląda. Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem mówienia każdemu, ktoś tam ma jakiś defekt, mu wyskoczył fizyczny, żeby mu o tym mówić. Ale nieraz tych naszych naciągań jest bardzo, bardzo dużo. Dlaczego o tym mówię? Wiecie, kiedy człowiek żyje naprawdę, ma w sobie życie? Kiedy ktoś cię zna do końca i cię kocha. Jesteś taki? Macie kogoś takiego? Zna mnie do końca, zna moje świństwa, zna moje głupie pragnienia, zna moje idiotyczne pomysły, zna moje dobro, zna moje piękno i mnie kocha. My mówimy, kurczę, gdybym ja powiedział ludziom, kim ja jestem, gdybym ja powiedział, co ja nieraz marzę, to by mi ręki nie podali. Tak się boimy. A są ludzie, którzy wiedzą, że zna mnie Kościół. Oczywiście nie wszyscy, ale spowiednik, zna mnie mąż, żona. Tutaj my jesteśmy w temacie, do którego zmierzam. Proszę Państwa, jak małżonkowie się nie znają, jak oni się nie znają. Przyszło do mnie takie małżeństwo, usiedli naprzeciwko i zaczęli się kłócić. Ja mówię, break, stop, box, stop, stop, do narożników ich odesłałem. I mówię, proszę Panią, to może Pani zaczeka na korytarzu, tam jest krzesło, można sobie usiąść, a ja z Panem spróbuję pogadać. Kiedy ona wyszła, natychmiast na jego policzku pojawiła się łza. Ja mówię, przepraszam Pana, czy Pana żona widziała kiedyś tą łzę?
Nie i nie zobaczy. Nie zobaczy. Zobaczy tylko twardziela, który rzuca mięsem, ale ja jej nie pokażę swojej słabości, słabych punktów. Wiecie, jak jest w filmach amerykańskich, jak kogoś aresztują? Niech pan uważa, bo wszystko, co pan powie w tej chwili, może być użyte przeciwko panu. W małżeństwach jest inaczej. Wszystko, co powiedziałeś, na pewno będzie użyte przeciwko tobie. Na pewno. Kim ja jestem? Kto mi to powie? Kim ja jestem? Kto mi pomoże zrozumieć samego siebie? Oczywiście tylko Bóg. Bo Bóg nas stworzył, Bóg nas wymyślił, Bóg zna naszą konstrukcję. Dlatego chodźmy od razu do Pisma Świętego i słuchajmy, kim mamy być. Szczególnie teraz, w epoce tej ideologii genderowskiej, która mówi, że to jest zupełnie obojętne, czy ktoś jest mężczyzną, czy kobietą, bo to sobie można doprecyzować. Nawiasem, zwróćcie uwagę. Pan Bóg stwarza świat przez rozdzielanie. Rozdzielił ciemność od światłości. Rozdzielił niebo od ziemi. Rozdzielił ziemię od lądów. Rozdzielił ptaki od ssaków. Rozdziela, różnicuje. Szatan chce to wszystko zmieszać. Proszę Państwa, niektórzy mówią, mężczyzna czy kobieta, przecież to bez różnicy. Kurczę, jakie bez różnicy? Co to, co oni bredzą? Jak moja mama była chora, czy wyjechała gdzieś i ojciec mnie mył, to był, kurde, Sajgon. Jego paluchy rozwalały mi mózg. Państwo miał papierosami, był szorstki. Jak mnie wycierał ręce, to skórę ze mnie zdzierał. A potem niósł mnie do łóżka i śpiewał mi kołysanki. Syneczku, śpi. Ja nerwów dostawałem, nerwicy nawet. Proszę Państwa, jak przyjeżdżała mama, mama była mięciutka, mama bachniała, mama miała długie włosy, mama tak uszka myła, że nic nie czułem. Mama nosiła do łóżka, kołderkę tak pod nogi, ja to do dziś pamiętam. To jest w ogóle inny świat, a ktoś mi to obojętne, czy ojciec myje się dzień. Nie, to nie jest obojętne. Pan Jacek Kulikowski mówi, że dojdziemy do absurdu. Jak samolot będzie w połowie drogi, to kapitan idzie rozdawać kawę, a stewardessa siada za sterami i prowadzi, tak? Nie, jesteśmy inni. Pan Jacek Kulikowski mówi słusznie. Kobieta i mężczyzna pasują do siebie we wszystkim. Fizycznie. Kobieta, chyba że ktoś jest chory, no ale to są już inne sprawy. Natomiast psychicznie żadna kobieta nie pasuje do żadnego faceta. Psychicznie to są dwa różne światy. Ktoś powiedział, małżeństwo jest to tak, jakby do łodzi podwodnej wrzucić wściekłego psa i wściekłego kota, zakręcić ten włas, puścić ich w rejs dookoła świata, dzwonić co tydzień i pytać, co u was słychać. Dobre małżeństwo, kochające się małżeństwo, to jest cud i dowód na istnienie Pana Boga. Dowód na istnienie Pana Boga. Naprawdę, to jest ogromnie trudna robota. Drodzy Państwo, to jest właśnie fatalnie, kiedy się próbuje to wszystko wymieszać. Popatrzcie, ja chodzę z tym Starym Miastem, tak mi się teraz przypomniał, w Warszawie i mijam te panie z policji i mijam te panie ze Straży Miejskiej. Śliczne dziewczyny, pukiel włosów taki spod czapki wychodzi. Kobiece, bardzo serdeczne, uśmiechnięte, delikatne i u boku pała, gaz łzawiący i kajdanki. Ja może grzeszę i kiedyś mnie może Pan Bóg za ten grzech ukara, ale ja bym dużo dał, jak ta pani mnie na glebę przewraca. Bierze mnie 120 kilo i fru. Cały świat zwariował. Kiedyś kobiety sobie na Starym Mieście piły kawę cappuccino, a dookoła chodzili faceci z pałkami. Teraz faceci piją sobie cappuccino, a dookoła chodzą kobiety z pałkami. Jak przyjdzie łobuz i tych facetów zaczepi, to jeden facet biegnie do pań ze Straży Miejskiej i mówi, proszę panią, a oni się biją. I wtedy panie ze Straży Miejskiej biegną i robią buch, 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 buch. I oni już nie biją się wtedy. Się robią dobrzy, bzi się robią dobrze. Absurd dla samego absurdu. Jesteśmy różni. I to nie tylko w wyniku kulturowej ingerencji. Proszę Państwa, odwiedziłem moich znajomych, którzy mają trójkę dzieci. Te dzieci są naprawdę brzdące, ledwo od ziemi odchodzą. Jak wszedłem do pokoju, chłopaki od razu rozpoczęli program cyrkowy, który polegał na wygibasach, przewrotach, skokach. Dziewczyna stanęła, trzyletnia, w pokoju, nie wyszła do mnie, miała kartkę papieru i na mnie ta. Tak mnie rwała. Ja mówię, powiedzcie jej, że jestem księdzem, bo nie wytrzymam. Oczęta tylko spuszczałam, rygała tymi osami swoimi. Kto ją tego uczył? Nikt ją tego nie nauczył. Natura ją nauczyła, że tak się robi. Jesteśmy różni. To jest wszędzie piękne. Powiedziałem, żebyśmy zaczęli od Pisma Świętego. Co nam mówi Księga Rodzaju o Adamie? Że on ciężko harował w tym raju. Ciężko harował. Nikogo nie było, był sam. Ewy nie było.
Potem jak Ewa przyszła, to podobno go pytała, kochasz mnie? A on mówi, a kogo mam kochać? Był sam. I drodzy Państwo, facet lubi samotność i facet lubi rzeczy. Rzeczy. Jak mnie zapraszają nieraz na jakieś przyjęcie, to panie idą do kuchni pomóc gospodyni tam przy sałatkach, a panowie rozpalają grilla. Jakiegoś drinczka, wezmę aperitif. I ja słucham wtedy rozmów. Podsłuchuję bezczelnie, nie zapraszajcie mnie, bo ja będę podsłuchiwał. To jest taka natura. Panowie o czym gadają? Ile ci pani na setkę? Masz mi dołsa ósemkę czy siódemkę? Ściągnąłeś sobie te sterowniki? Słuchaj, jak tam? Walior banku trzymasz forsę? Jaki masz na procent? Idę do kobiet? O czym? Beata jest z Andrzejem? Słuchaj, ta córka tej twojej dyrektorki, ona była chora, a wyszła z tego. No to dobrze, wiesz, bo ja mam też taki przypadek w pracy, jak my księża chodzimy po kolędzie i mówimy, przepraszam, mam tu niewyraźnie zapisane, kto za ścianą mieszka, czy oni są małżeństwem, przecież za żona będzie wiedziała. Żona będzie wiedziała. Jesteśmy różni i to jest piękne, bo jesteśmy sobie potrzebni, bo jesteśmy sobie bardzo, bardzo potrzebni. I powtarzam, Pan Bóg to różni, a szatan chce to wszystko zmieszać. Żeby był chłopaką, mężczyzna, staro, młody, żeby był wszystkim. I jednocześnie starym i młodym, i kobietą, i mężczyzną, i żeby to tak zróżnicować. No oczywisty absurd. Co nam jeszcze Pan Bóg mówi o Adamie? No on walczył, siła. Pamiętajcie, to jest, panowie, nasz obłęd. Ty rzucisz piłeczką ping-pongową, ty rzucisz kulą, trafisz to, wyniesiesz dziennik nauczycielski, z pokoju nauczycielskiego, wyniesiesz dziennik. Kiedyś jest chłopak i dziewczyny zagrały w gumę. I on mówi, która z was wygrywa? Ona mówi, żadna, tak sobie skoczymy. To po co ta gra? Gra jest po to, żeby wygrać, doskoczyć. Ja kocham facetów, jak oni pokazują swą siłę przez pogardę dla siły. Grają goście w piłę, on przyrżnie w poprzeczkę, że brama tak chodzi, ale splunie, coś trzeba na ziemi po sobie pozostawić. I idzie, mógłby to miasteczko rozbić tym strzałem. Mógłby zlikwidować województwo. Ale on tylko walnął na razie w poprzeczkę i mówi, uważajcie, bo to może się kiedyś w przyszłości źle skończyć. Pamiętajcie, co jest dla faceta największą dumą? Rana. Ja mam na lewej nodze nad kolanem bliznę, jak mi ojciec w otwocku przesadzał przez drut kolczasty. Stajecie, najpiękniejsza pamiątka po ojcu. Blizna z ojcem, żeśmy sobie ćwiczenia wojskowe robili. I tak to się skończyło. A zwróćcie uwagę, jak faceci reagują właśnie z dystansem. Kobiety są bardziej otwarte, szczere, chociaż też potrafią grać. Ale jak kobieta spotka koleżankę przed pracą, mówi, Bożenka, jakie masz śliczne pasemka, ojej, kto ci to robi, ale obróć się, słuchaj, aż przytulę cię, aż tak ślicznie wyglądasz. Wracacie sobie przed robotą, facet spotyka drugiego, Włodek, jaką masz kurtkę, ojej. Jak ogląda facet kurtkę kumpla? Podejdzie, żuje gumę, fajna kurtałka, obróć się. Ten się obraca, mówi, ile dałeś? 600. Widziałem takie po 400. Już jest gościu załatwiony, już ludzie ta kurtka się nie podoba. A on nie ma kurtki, ale wygrał. No. Tacy jesteśmy. Czyli proszę Państwa, wszędzie to porównywanie. My faceci jesteśmy ciężko przerażeni, że ktoś też będzie miał lepsze. Ja uwielbiam patrzeć, jak faceci przed sklepami, supermarketami parkują samochód. Zaparkuje samochód. Oczywiście pilotem strzeli z biodra. Z biodra strzeli. Kobiety tak kładą pilota i naciskają tak. Ta fala tak leci wtedy łukiem ładnie. Facet z biodra odejdzie 5 kroków i odwraca się na swój samochód. Po co? Żeby zobaczyć, jak mój samochód prezentuje się na tle innych samochodów. No, brudny, ale może być jeszcze. Ciągłe porównywanie. A u kobiet... I może ja od razu powiem, czego faceci chcą od was kobiety. Podziwu. Niekłamanego. Że ty mu powiesz, aleś piękny obraz namalował. No co ty, ja w życiu pędzla nie trzymałem w ręku. Nie wolno kłamać. Trzeba mówić prawdę. Jest w Polsce tajemniczy nakaz, nie wiem skąd on się wziął, z jakiego piekła czy nieba, że kobiety nie chwalą facetów. Nie wolno. Ja mówię nie zrobię, pochwal swojego męża. A za co mam go chwalić? Że jest mądry. A to co, ja głupia jestem? Ja nie daję spokoju, mówię, słuchaj. Ile jesteście po ślubie? 30 lat. Ile lat macie samochód? 30, od razu mieliśmy. Zmienialiśmy samochód, ale 30 lat mamy samochód. Kto przeważnie prowadzi? No mąż, ja tam rzadko nieraz jadę. Mieliście wypadek? Nigdy. Ile przejechaliście przez 100 km, przez 30 lat? Może już kilkaset tysięcy kilometrów. Zobacz,
Ile on razy myślał, wyprzedzać, nie wyprzedzać, jest gołoleć, nie ma gołoledzi. Czy tam się coś świeciło, czy to naprawdę samochód? Ile razy on myślał o tym, czy wymieniać już te opony, nie umieć? Ty nie masz o tym pojęcia, bo faceci to wszystko robią w milczeniu. Podejdź do niego i powiedz, no niech cię uściskam, Kubico, dobrze jeździć. Co powie facet? Się jeździ. Ja bym ci pokazał, jak ja jeżdżę, tylko wiesz, rozumiesz, jak są sprawy ustawione. Się jeździ. Kiedyś jeden pan mówi, że chciał dzieci z żoną zabrać na agroturystykę na Mazury. Pojechał, zadatkował, obejrzał, wszystko super, wszystko mu się podoba, przyjeżdża, nic nie mówi żonie, dzieciom, tylko że coś jest zarezerwowane. Przyjeżdżają w październiku, w sierpniu i on mówi, zobacz, otworzył drzwi, salon, fotele skórzane, widok na jezioro, tutaj sprzęt turystyczny, grilli, wszystko, zobacz, łazienka, i natrysk, i wanna, a żona... Ja poszedłem do łazienki, ona komórę i do matki. Mamo, jaki Janusz znalazł dom. Jakie wyposażenie, jakie ciuch, ja wszystko mamy, super. Mamo, muszę kończyć, żeby tego nie usłyszał. Drodzy Państwo, jest taka właśnie dziwna zasada. A kobieta jest powołana do tego, by stać po stronie męża w takich trudnych sytuacjach, kiedy on robi coś, co do niego wybitnie należy, żeby go wspierać. Jest taki film Bokser o facecie, który walczył nie tyle dla pucharów czy dla dyplomów, tylko dla kasy. Po prostu utrzymywał rodzinę z walk bokserskich. Miał stoczyć bardzo trudną walkę i przyszła jego żona, podeszła do należnika i mówi, chcę ci powiedzieć dwie rzeczy, kochanie. Jesteś wielki i zawsze będę z tobą. Zawsze będę z tobą. Drodzy Państwo, no to dziwne są sprawy, naprawdę dziwne. Jak chodziłem po kolędzie kiedyś, to bardzo panowie właśnie zaczepni, przysiędza, a kościół to nie ma za dużo pieniędzy? Przysiędza. A te wille to nie, a do polityki się za bardzo kościół nie wtrąca. No ja jak potrafiłem, tu broniłem ten kościół, z tym facetem wchodziłem w starcie. Proszę Państwa, rozmawialiśmy, sprzeczaliśmy się, przychodziła żona tego faceta. Po czyjej stawała stronie? Po mojej oczywiście. Ty tu się nie inkwizycją zajmuj, tylko mnie szafki powieś w kuchni. Znalazł się specjalista, kurde, od teologii się znalazł. Ty się na wszystkim znasz, tylko nie na tym, co trzeba. A ja marzyłem, czekałem, żeby jakaś kobieta podeszła do męża, objęła go ramieniem i powiedziała, bierz księdza. Bierz księdza. To on biedak, tutaj miał księdza naprzeciwko, a on miał z tyłu jeszcze nożem tak w plecy, żeby go rozwalić dokumenty i wyśmiać. To jest bardzo, bardzo śliska sprawa, w Polsce się o tym za dużo nie mówi, ale niekiedy kobiety popełniają czyn samobójczy, niszcząc autorytet swoich mężów i niszcząc w ogóle ich jakąś taką siłę. Mój kolega ksiądz chodził kiedyś po kolędzie i wszyscy go pytali, czy był już po 19. Był ksiądz po 19? Jeszcze nie. Ojej, ksiądz idzie po 19. No następne, tam 19, był ksiądz już? Nie, o tam bardzo się zapotrzeba. No w końcu patrz, jest 19, stoi, przeżegnam się. Dzwonek, otwiera kobieta. Mogę wejść? Oczywiście. Pomodlimy się, życzę sobie tego. Pomodlili się. On mówi, Państwo jesteście szczęśliwi? Ona mówi, tak. A Pan jest szczęśliwy? Ona mówi, tak. I ona mówi, proszę księdza, już widzę, że księdza sąsiedzi nastawili. Ja księdzu powiem, króla jest z naszym małżeństwem. Ja się modliłam o dobrego męża i mam dobrego męża. On się nie modlił, to ma jak ma. Proszę Państwa, mówię o tych samobójczych czynach. Kiedyś jedna pani mi opowiadała, że otworzyła drzwi i zobaczyła coś pierwszy raz w życiu. Co ją zadziwiło i przeraziło. Pijaniutkiego męża swojego. Stał po prostu człowiek guma w drzwiach. A dzieci już biegną do taty. I ona mówi tak, jedną ręką go złapałam tutaj w pasie, drugą ręką odpędzam dzieci, idźcie. A co tatusiowi się stało? Tatuś się źle czuje. Ale co to? Tatuś się prześpi, rano wam wszystko wyjaśnię. Wkryłam go przed tymi dziećmi, żeby go nie widziałam. W końcu uwaliłam go na to łóżko, Jezu. Zamknęłam drzwi. Tatuś jutro wstanie i wszystko wam powie. Mądra kobieta. Bo kobiety niemądre robią odwrotnie. Dzieci, chodźcie. O, to jest wasz ojciec. O, zapamiętacie sobie dobrze. Tak, Żyda właśnie. Tak. Naprawdę, są kobiety, które prowadzą 30 lat instrukcji, więc tatuś jest niedobry. Zapamiętajcie, mamusia jest dobra. Wy mamusi nigdy nie zrobić. Jak mamusia będzie chora, to mamusi nie zostawicie, prawda? I taki gość ma 35 lat, siedzi z żoną w domu, a wie, że matka ma gardło ją boli i on już jest rozwalony. Czy z żoną zostać, czy jechać do gardła matki, bo przecież ona powiedziała, że nigdy mi tego nie zrobicie. To jest dramat. Ktoś powiedział, miejsce
miejsce współczesnego faceta w rodzinie to jest oparty jedną ręką o lodówkę, utylizuje odpady z ostatniego tygodnia. Kiedyś księża idący na pielgrzymce zaszli do takich rolników, rozsiedli się w pokoju gościnnym, a przychodzi taki kajtek i mówi do księdza jednego: tu się nie siedzi, tu siedzi tata. Więc on się przesiadł grzecznie, przyszedł ojciec, usiadł na swoim miejscu, obiad zjedli i potem była burza. Jeden z kleryków kochał burzę, otworzył okno na oścież, jak walny, jak super. Przyszedł ten chłopak, stanął obok, a on mówi: ty się burzy nie boisz? Nie, bo tata jest w domu. Tata jest silny, tata jest mocny, tata jest mądry i trzeba to w tym dzieci ma przekonywać. Oczywiście starałem się, żeby to była prawda. Ale powiedzmy coś o paniach. Proszę Państwa, komunikacja. Przepraszam, spojrzę na zegarek, bo mówię o komunikacji, żebym sam za dużo nie gadał. Panowie mają z tym ogromny kłopot z komunikacją. Ogromny kłopot z komunikacją. Odezwać się do drugiego, to jest... U pani jest odwrotnie. Komunikacja jest waszym powietrzem. Ktoś powiedział, że jak kobieta myśli, to mówi. Więc jeśli ktoś z pań w waszym małżeństwie dużo mówi, to panowie cieszcie się, bo znaczy, że dużo myśli. I problem polega na tym, że kobieta nieraz chce być wysłuchana i mówi do mężczyzny na przykład: mam głupią szefową w pracy. I facet odczuwa, że ona mu stawia problem do rozwiązania. I mówi: chwileczkę, kochanie, masz głupią szefową w pracy. To zmień pracę. A ona mówi: po co? Przecież nie mówię, żeby coś zmieniać. Praca jest dobra, szefowa jest głupia. Więc podobno niektórzy mówią, ja tego nie sprawdzałem, bo nie mam żony, że najlepiej jest, jak żona coś opowiada, to myśl: naprawdę? Coś ty. O kurczę, pierwszy raz, że się słyszę, powtórz to. Niesamowite, co ty opowiadasz? I ona powie: mężu, tak jak z tobą, z nikim się nie gada. To jest po prostu rewelacyjne. Nieraz kobiety żądają od mężczyzn rzeczy nieprawdopodobne, żeby on się domyślił. Żona chodzi 3 dni, już się nie odzywa, mąż w końcu mówi: słuchaj, kochanie, tak dłużej być nie może. O co chodzi? O co chodzi? Dlaczego to 3 dni milczysz? Bo chcesz iść do filharmonii. No to trzeba było powiedzieć, no. Jakbyś kochał, to byś się domyślił. Drogi panie, facetowi trzeba powiedzieć tak: dać mu 2 tygodnie czasu, on się zorientuje, co to jest filharmonia. Zorientuje się, gdzie jest najbliższa filharmonia, co się w tej filharmonii robi, kupi bilety, przyjedzie i powie: kochanie, idziemy do filharmonii. Ale miał być o komunikacji. Ja spotykałem mistrzów świata w kłopotach z komunikacją. Ja tych facetów kocham. Pociąg jedzie z Poznania do Przemyśla. Łapie 20 minut od razu na początku opóźnienia i trzyma równiutko 20 minut. Każda stacja to jest 20 minut opóźnienia. Bochnia tam, wszystkie te inne, Rzeszowy jakieś. No i kiedy przyszedł właśnie w Rzeszowie konduktor i kasuje bilety, jedna pani mówi: panie konduktorze, chciałem się pana zapytać, czy ten pociąg będzie miał dalej 20 minut opóźnienia, bo chciałem, żeby syn po mnie wyszedł, ale co, on wyjdzie, będzie mokrą, po co te 20 minut mam mokrą? Więc sobie siedzi w domu, czeka na mój telefon, ale ja muszę wiedzieć, czy ten pociąg będzie miał 20 minut opóźnienia. Przedbija te bilety i mówi: ma. I poszedł. Mistrz świata, proszę Państwa, 2 litery powiedział, po dłuższym zastanowieniu. Jadę pociągiem do Lublina, jeden pan jedzie ze mną, obcy, i pyta konduktora, czy ten pociąg będzie w Lublinie 17:19. Zamierza. Sosa Nobla. Nobla od razu gościowi daje. Za to jedno słowo zamierza. Kłopoty, natomiast kobiety chcą dużo opowiedzieć. Na przykład jest, proszę Państwa, konflikt. Trzeba uważać na to, bardzo uważajcie na konflikty w małżeństwach, tej komunikacji. Jest taka sytuacja, że mąż idzie do pracy, a żona zostaje po raz pierwszy sama z niemowlakiem. Tydzień temu się urodził. I ona to tak przeżywa, że jest z niemowlakiem sam na sam, że oczywiście kiedy on wraca, ona ma milion słów mu opowiedzieć: kochanie, co się działo z naszym dzieckiem. O 10 miał kubkę brązową, o 12 się odbił, ale nic się nie stało. O 15 miał drugą kubkę, taką wodnistą troszeczkę. Mąż mówi: czy żyje? Żona mówi: żyje, to ja się idę położyć. Ciebie własne dziecko nie interesuje. O, gdyby było chore, gdyby trzeba plaster kupić, gdyby watkę trzeba było kupić, gdyby trzeba linijkę kupić, lecę po wszystkich aptekach. Ale skoro mówisz, że jest zdrowe i żywe, to idę się położyć. Z tą komunikacją to jest nieprawdopodobnie, pan, kto wymyślił. Mąż naprawia żonie żelazko. Ona z kuchni krzyczy: chodź na obiad. On mówi: już idę. Ona krzyczy z kuchni: no chodź na obiad już. Już idę, już idę, już idę. Ona przychodzi: kiedy przyjdziesz na obiad? On odkłada: na jaki obiad? Wołam 3 razy z kuchni, żebyś przyszedł na obiad. Nie wołałaś.
Ona mówi, wołała. I obydwoje mają rację, bo ona wołała, on nic nie słyszał. Przychodzą do kuchni i on widzi, że zupa jest w garku, talerze puste. No i gdzie ten obiad? No, ona mówi, w garku. To obiad w garku się je? Obiad to jest zupa na talerzach. Więc pan Polikowski daje instrukcję obsługi, jak się woła męża na obiad. Bierze się męża za mankiet i mówi się, widzisz mnie? Słyszysz mnie? Raz, dwa, halo, próba mikrofonu, słyszysz? Zupa jest na talerzu, łyżka leży obok, chleb jest ukrojony. No idę, nie ma kłótni. Proszę Państwa, cieszmy się, że kobiety są inne od nas. Na przykład cecha piękna, podzielność uwagi. Kobieta rano wstaje, tu gotuje mleko, makijażyk, do mamy jeszcze telefon, do pracy, że się spóźni 15 minut, jeszcze te papiery pakuje, robi 5 rzeczy naraz. A facet sobie je kanapkę, ale ty jesteś bałaganiara. Latasz po tej kuchni, latasz po tej kuchni. Drodzy panowie, gdyby kobiety nie miały podziału uwagi, obiad z poniedziałku jedlibyśmy w czwartek. Na szczęście one mają podzielność uwagi. No oczywiście to się wiąże z tym, że coś nie wyjdzie, coś nie zaskoczy. Wracasz z pracy, patrzysz w pralce, leży wywirowana bielizna, ale niepowieszona. To nie mów ty bałaganiaro, tylko weź tą bieliznę i powieś. Tylko panowie, przedtem strząknij. Bez strząknięcia się nie liczy. Tajemnicze strząknięcia. Też nie wiem, na czym to polega, ale... Nie mam żony, ale strząkam. Wobec pań facet chce być... Jeszcze ostatnio powiem rzecz. Wobec pań facet chce być ważny, żeby go słuchała, żeby podziwiała. Jeden pan chciał żonie powiedzieć, bo coś wymyślił na temat ich małżeństwa, ale chciał właśnie, żeby nie tak w samochodzie coś. Chciał, żeby usiedli tylko we dwoje i to przemyśleli. I nagle jest, jadą pociągiem, pusty przedział, oni we dwoje. Żona, facet. I facet mówi, żono, słuchaj mnie. Twój mąż będzie mówił mądre rzeczy. I zaczyna mówić, artykułować ładnie wszystko. Ona go słucha, kiwa głową i nagle patrzy, o, sarenka jaka ładna powiedziała. On mówi, zabiję cię, ja cię kiedyś po prostu zabiję. Ty mnie w ogóle nie słuchasz. Ona mówi, słucham cię. Wszystko potrafi powtórzyć, co do słowa. Tylko taki ma właśnie taką konstrukcję. Dla nas facetów jest to wrażliwe. Kochani, długo można by mówić, żeby nie było, że mężczyźni też mają kłopoty z komunikacją. Starajcie się w Piśmie Świętym właśnie odkrywać, bo tam są takie wzorce ponadczasowe dla nas mężczyzn i dla was kobiet. I bądźmy pokorni wobec tego, co Pan Bóg mówił, projektów Bożych nie zmieniając, bo naprawdę źle na tym wyjdziemy i my, i tym, którym posługujemy, i cała ludzkość. Pan Bóg to naprawdę dobrze wymyślił. Wszystko, co uczynił, było dobre. Nie trzeba było zmieniać, polerować, tylko troszczyć się, by wzrastało według myśli Bożej. Amen. Dziękuję bardzo Państwu.